Siema wszystkim, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 i kontynuujemy przygodę naszego bezimiennego. Dzisiaj w 75 odcinku lecimy otworzyć świątynię w Alshedim. No i ślepota oczywiście. Nie zauważyłem w poprzednim odcinku, że mamy kamień teleportacyjny do Alshedim. Wyciągnęliśmy go z tego koszyka, co pod koniec odcinka skrobnąłem z niego wszystko. Dobra, a my teraz idziemy. Na razie orków tam zostawimy. Orkowie to raczej nie zrobią mi za dużej różnicy. Ja chcę po prostu zdobyć artefakt Adanosa, który znajduje się w tej świątyni. Jest to, z tego co mi wiadomo, szata Adanosa. Zapisujemy. Szata Adanosa. No i w ogóle ile my mamy tych wszystkich artefaktów? Raz, dwa. Tutaj będzie trzeci. Jeszcze dwa pozostaną. Okej. Nie. Nie. Fuck logic. Zombiaki z tego, ze środka mnie wyczaiły. Tam są potwory w tym, to one mnie wyczaiły. Dobra, mamy już, zanim oni zauważyli. Do otwarcia tych drzwi potrzeba pięciu różnych kluczy. No proszę, zadziałało. Okej. No i otwieramy. Ładnie. Dobra, włazimy. Dobra, dobra, dobra. Okej. Tutaj sobie jakoś musimy poradzić. Na szczęście mamy tą umiejętność z tym pancerzem. Zapisujemy przy okazji i myślę, że możemy lecieć dalej w głąb świątyni. Tutaj się zacznie robić ciemno, czyli za dużo to mu nie zrobiło szkody, ale okej. W ostatniej chwili zauważyłem, że do mnie będzie strzała leciała, ale okej, nie. Zapisujemy i idziemy dalej w głąb świątyni. No dobra. Let's see. Dobra. O Boże, nie. Tam jest jakiś mag. A my wiemy, jak magowie tutaj się atakują. Ten ma tendencję do zamrażania. Aha. Dobra. Główny kapłan ożywieńców. To będzie. Na pewno, jeżeli by nas trafił swoją magią, to byłoby naprawdę krucho z nami. Co ty zrobił? Czym ty go cię. Bezi przechodzi sam siebie. Dźgnął go. Dźgnął go tą. Patrzcie. Pierdziele, nie wiedziałem o tym. Weź ty wariacie. Tam jest jeszcze jeden kapłan.
Na niego trzeba będzie uważać. Ma tendencję jeszcze mroźno-ogniste. Dobra, łyk, miksturki. Zapisujemy, bo tutaj szkielet już nas podchodzi od prawej. No nie wierzę, nie wierzę go. Nie wierzę w niego. O Jezu, nie. Dużo nam zabiera. Ci magowie to nie przelewki już. Pierdzie, jeszcze jeden. Nagle coś przeleciało mi za dupą. Dobra. Zapisujemy i idziemy w bój dalej. Mam nadzieję, że to jest już ostatni z kapłanów. Okej, grę wywaliło, ale lecimy dalej. Jest, mamy go przy ścianie. Za dużej różnicy to nie zmieniło, nie zrobiło. Nie atakują jak typowi orkowie. Masz pochodnie. Dobra, 400. Ciężki przeciwnik, naprawdę bardzo ciężki. Zwłaszcza jak tutaj było trzech chyba było. Coś mi się wydaje, że to chyba wszystko. Mam jakieś drzwi, czy nie? Nie. Koszyk. Czy to będzie szata? Tak jest. Szata Adanosa. 300 prostej wiedzy, żebyśmy mogli ją założyć. No, dobra. Czyli rozumiem, że niciula. Okej, za głupi na to jestem. No, rozumiem. A mówili w szkole, ucz się. Ciężka skrzynia. O, proszę bardzo. Trzeba będzie jej wszystkie odznaczyć. Co to jest? Tarcza runiczna. My zaraz sobie to porównamy. Czekajcie. Przed pociskami, uderzeniami, ostrzami. 20, 15, 15. Dobra, mamy. Tarcza runiczna jest lepsza niż nasza tarcza paladyna. Co mnie zaskoczyło. Chociaż pisaliście mi, że po prostu ślepy ja mam tarczę paladyna, która jest zużyta. No tak, przecież ja wiem, że jest ona zużyta. Wtedy się dopiero spojrzałem na to i okazało się, że tak, jest ona zużyta. Wszyscy ma gorsze statystyki, dlatego chciałbym znaleźć teraz jakąś lepszą tarczę, która która miałaby normalne statystyki, jak tarcza paladyna. Tylko zobaczymy. Zobaczymy, co tam będzie, jak będziemy mogli ją zdobyć. Na pewno jakoś sobie poradzimy. Dzielne chłopaki jesteśmy, nie? Chłopaki, dziewczyny. Jaka sytuacja. Dobra, znalazłem artefakt. Znalazłem artefakt. Znów to zrobiłeś, co? Zanieś teraz artefakt w bezpieczne miejsce. Co teraz zrobisz? A jak myślisz? Twoja wyprawa do świątyni spowodowała jeszcze więcej szkód, niż się obawiałem. Ktoś musi zadbać o posprzątanie tego bałaganu. Zapewne tym kimś będę ja. Pomówmy o boskich artefaktach. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Co dokładnie mogę z nimi robić? To zależy tylko od ciebie. Początkowo nie chciałem w to wierzyć. Teraz jednak wydaje się to być oczywiste. To ty podejmujesz decyzję. Wybierzesz między Inosem a Beliarem. Xardas też tak twierdził. Właśnie. Co twoim zdaniem planuje Xardas? Xardas włada mocą dwóch bogów. Już ten fakt jest powodem, aby mu nie ufać. Wiele razy mnie już jednak zaskakiwał. Sądzę, że swą decyzję powinieneś podjąć samodzielnie. Zrób to, w co wierzysz.
Nie wybieraj ze względu na kogokolwiek innego. Xardas wspominał też o trzeciej drodze. Czyżby? Wiele wskazuje na to, że Xardas mówił szczerze. Z drugiej strony wiele zachowuje tylko dla siebie. Pomów z nim. Nie zabije cię. W każdym razie taką mam nadzieję. Jak podejmę decyzję? Ha! Ja jestem sługą Adanosa. Sam to musisz odkryć. No dobra. Więc słuchajcie, zapisujemy grę. Załatwiliśmy tą sprawę z szatą Adanosa. Mamy 3 artefakty. Więc musimy zdobyć jeszcze... Jeszcze 2. I w tym celu udamy się do Morasul. Miasta, które jest już tam na horyzoncie. Powinniśmy przed nocą tam dotrzeć. Jeszcze w tym odcineczku. I zobaczymy, co to będzie dalej. Jeszcze 2 artefakty musimy zdobyć. Hop. Nawet już tego nie zbieram. Boże, ile was tutaj jest? Pamiętacie, ile problemu sprawiał nam ognisty jaszczur w poprzednich częściach? To już nie jest to samo. W żadnym wypadku nie jest to samo. Dobra, dotarliśmy już prawie do Morasul. Nie ścinaj, nie ścinaj. Nie bądź złą grą. Dobra. A więc tutaj jest Morasul, tak? Znajdźmy jakiś wyro. Którędy to się wchodzi do tego Morasul całego? Wiem, że pomijam ostatnio trochę zadań, ale może to kiedyś nadrobimy. Ale też zobaczymy, ile nam w ogóle zostanie odcinków, jeśli chodzi o świat Gothica 3. Długo już, dużo fabuły już nam nie zostało. Fabuła znaczy się jest krótka, ale ma wiele wątków. Come on. Nie mówcie mi, że łażę tak w kółko jak taki cymbał. Bo zapewne tak jest. Tam mamy jakąś, kurde, oazę. Okej. No i jeszcze jedno miasto nam zostanie, Isztar. Ale z tego, co wiem, to w Isztar nie będziemy mogli pozyskać żadnego artefaktu. W Isztar na pewno będziemy jeszcze. No dobra. Tak jak myślałem, łażę w kółka, tam było wejście. Wiwat ja. Czwórka. Łyknij se wody. Łyknij se wody. No tak, wiwat moja inteligencja. Piękna ta tarcza jest. Piękny jest w ogóle ten czerwony element na jej środku.
Tarcza runiczna. Ciekawa nazwa, nie powiem. A więc słuchajcie, wbijamy do Mora Sul. Asasyn. Boże, jak ja dawno nie widziałem. Naprawdę tak się stęskniłem, jak jasna cholera. Kupiec. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. O, tak, tak. Dobrze. Katanę oddajmy. Hop. Dołóż złoto, handluj, hop. Dołóż złoto, handluj, hop. Pomówmy z kimś. Tutaj już widzę, jest jakaś arena, to znaczy na zip. Czego się tu kręci? Co to za budowla? Powinienem kazać cię wybatorzyć za zadawanie takich głupich pytań. Stoisz przed rezydencją jednego z najpotężniejszych kupców Warantu. Gonzales ma wielkie wpływy na tej pustyni. Będziesz wymawiać jego imię z należytą czcią. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Stary, dobry tekst. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razie, w kolejnym odcinku dalej... Dalej. Zadania. Tym razem Mora Sul. Trzymajcie się, hej.